Witam serdecznie Was w kolejnym filmiku. Ustawimy. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić takie fajne ozdoby. Mogą być bożonarodzeniowe, na święta. Takie coś a la śnieżynka. A wpadłam na ten pomysł, ponieważ szydełkowałam sobie serwetkę. I właśnie to jest środek tej serwetki. I wyszło mi takie coś. Mówię, kurczę, fajne śnieżynki wyjdą z tego. No i tak właśnie sobie pomyślałam, że zrobię parę takich śnieżynek i zobaczę, jak one w ogóle będą wyglądać z innych włóczek, z innych kordonków, inne kolory. No i właśnie Wam pokazuję. A w kolejnym filmiku pokażę Wam dalszą część tej serwetki, bo serwetka jest naprawdę ciekawa i bardzo fajnie wygląda, ale to dopiero w kolejnym filmiku. To jest tak jakby środek tej serwetki, więc takie wyszły fajne śnieżynki, bardzo mi się podobają, więc mówię, może komuś też się spodoba jako ozdoba na okno. Jako ozdoba na okno, czy tam na przykład na ścianę, czy tam nawet na choinkę. Tylko wiadomo, trzeba je mocno usztywnić, żeby one były takie właśnie, wyglądały jak ozdoba. Ja tutaj tylko miałam te śnieżynki pokropione takim krochmalem w sprayu. One są nie tak bardzo sztywne, ale wyprasowane są jeszcze, ale naprawdę wyglądają super. Więc jak się wykrochmali je w łudze i w bikolu, czy tam w samej łudze, to już od Was zależy, to naprawdę będą się prezentować bardzo ładnie. Ta śnieżynka jest wykonana z cienkiego kordonka Kaja. Nie mam go tutaj na wierzchu. Kolor to jest taki kolor kremowy. To nie jest taki biały, tylko kremowy. Ta śnieżynka największa wykonana została z kordonka nowosolskiego, brzoskwiniowego. A ta śnieżynka, która najbardziej mi się podoba, wykonana jest z kordonka Maxi, to jest taki kordonek ze złotą nitką. Może tak tutaj w kamerze nie widać, ale bardzo ładnie się świeci, bardzo ładnie wygląda. I dzisiaj właśnie też będę szydełkowała na filmiku śnieżynkę właśnie z tego kordonka, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Jeszcze jak słońce zaświeci, to się normalnie cudownie dziewczyny mieni. I bardzo, bardzo fajnie wygląda jako ozdoba. Ja postaram się zaraz gdzieś znaleźć etykietę na ten kordonek, to sobie zobaczycie. Naprawdę bardzo fajnie mieni się ten kordonek i fajnie wyglądają ozdoby w ogóle i bombki, i czy tam na Wielkanoc te koszulki na jajka. Bardzo fajnie wyglądają właśnie z takich metalizujących kordonków. Ja kończę na chwilkę, bo postaram się znaleźć tą etykietę z tego kordonka, więc wracam za chwilę i będziemy już szydełkować. Jestem już z powrotem. Znalazłam etykietkę od tego kordonka. Jest to Maxi Metallic. Kolor, już Wam mówię, kolor 2103. No i to już chyba dane tych kordonków, bo one są bardzo popularne, to już znacie. Na szydełko 1,5 mm, 100 gram kordonek ma i 540 metrów, więc jest bardzo wydajnym kordonkiem. Te kordonki bardzo fajnie się w ogóle szydełkuje z tych kordonków, z tych zwykłych i z tych metalicznych. Madame Tricot. Turecka firma, więc bardzo, bardzo fajne są te
kordonki. No i numer 2103, jakby tam ktoś chciał sobie podobny zakupić. On jest coś taki w brązie, takie ciemne cappuccino, właśnie ze złotą nitką. Bardzo ładnie się świeci i super. No, może tak tego tutaj nie widać, bo też jest pochmurna pogoda i po prostu kamerka nie wychwytuje tego właśnie metalizowanego koloru. Dobrze, więc zabieramy się do pracy. Szydełko do tego kordonka oczywiście 1,5 mm i zabieramy się już do pracy. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się podobają te śnieżynki, a to miała być serwetka. Zaczynamy tradycyjnie od pętelki i 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie wiem, czy czasem nie podłożyć. Nie wiem, czy będzie lepiej wyglądało na tym. Może lepiej. To tak sobie wezmę podkładeczkę. Mamy tutaj oczka łańcuszka i kółeczko robimy, wbijając się w pierwszy nasze oczko łańcuszka, w pierwsze robimy oczko ścisłe. Mamy takie malutkie kółeczko i w tym kółeczku będziemy robić słupki przedzielone trzema oczkami łańcuszka, czyli robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na nasz pierwszy słupek, narzut, robimy drugi słupek i robimy trzeci słupek, czyli mamy trzy słupki w kółeczku. Teraz przedzielamy trzema oczkami łańcuszka i znowu robimy trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. I znowu trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Jeden słupek, drugi słupek i trzeci słupek. I tak robimy. Tak robimy, żeby uzyskać 6 tych grup słupków po 3. Czyli dorabiamy jeszcze 3 i przedzielamy trzema oczkami łańcuszka. Musiałam się przenieść na inny stolik, bo wydawało mi się, że nie było tam nic widać. Ale nie lubię, powiem Wam szczerze, na tym, bo to jest ława i jest nisko i ja się muszę tak schylać i potem plecy mnie strasznie bolą. No ale cóż, może tutaj będzie lepiej widać. Mamy zrobione już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć grup po te trzy słupki i tyle miało wyjść. Robimy teraz trzy oczka łańcuszka i łączymy się tutaj raz, dwa z trzecim oczkiem i robimy oczko ścisłe. Taki oto nam malutki kwiatuszek wyszedł. Teraz musimy dostać się tutaj w tą przestrzeń, więc robimy oczka ścisłe. Tak, jedno oczko ścisłe. Drugie oczko ścisłe na słupku. I oczko ścisłe tutaj w tej przestrzeni, tej dziurce takie, pod trzema oczkami łańcuszka. Jesteśmy, więc teraz będziemy robić trzy oczka łańcuszka i w tej samej tutaj przestrzeni robimy, coś przerwało wcześniej, więc powtarzam, tutaj w rzędzie drugim robimy dwa
oczka ścisłe, tak żeby znaleźć się tutaj w tej przestrzeni. Przepraszam. Tutaj robimy 3 oczka łańcuszka i jeszcze w tym samym tutaj, tej samej przestrzeni dorabiamy 2 słupki. Mamy 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu tutaj w tej przestrzeni robimy 3 słupki. 1, 2 i 3. Mamy tutaj taki motyw. 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Dalej 13 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oczek łańcuszka. Narzut. Przechodzimy do tej drugiej tutaj przestrzeni, gdzie był łańcuszek z poprzedniego rzędu. Z 3 oczek wbijamy się i powtarzamy motyw, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu 13 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no tak, muszę policzyć, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i narzut. Przechodzimy do kolejnej przestrzeni i tam robimy nasz motyw. O, i taki wyjdzie kwiatuszek z takimi długimi łańcuszkami. Robimy do końca. Po wykonaniu tutaj 13 oczek łańcuszka łączymy się z trzecim tutaj oczkiem naszego pierwszego słupka i robimy oczko ścisłe. Wracamy się tutaj do ostatniego wykonania tego motywu, ponieważ Was źle poinformowałam. Tutaj nie robimy 13 oczek łańcuszka i nie łączymy się tutaj, tylko będziemy robić na inne zakończenie tu w tym rzędzie, ponieważ musimy, jak zaczynamy kolejny rząd, musimy znaleźć się tutaj w środku. Więc kończymy ten rząd robiąc 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj będzie najtrudniejszy moment. 4 razy nawijamy nitkę na szydełko. 3, 4, 4. Wbijamy się raz, 2 w trzecie oczko i robimy tak, jakbyśmy robili podwójny, potrójny słupek. Czyli nabieramy nitkę, przekładamy przez 2, nakładamy niteczkę, znowu przeciągamy przez 2. Nabieramy nitkę, przeciągamy przez 2 pętelki, nabieramy nitkę, przeciągamy przez 2 pętelki i tutaj już nabieramy nitkę i przeciągamy przez 2 ostatnie niteczki, co nam zostały. Takim sposobem jesteśmy na środku tego naszego łańcuszka i teraz dopiero wykonujemy kolejny rząd. I zaczynamy kolejny rząd. Mi się tu kordonek poplątał. Się strasznie zwija ten kordonek, jak się szydełkuje. O, jest.
Dobrze. Zaczynamy rząd trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka i tutaj pod tą połową tego naszego dużego łańcuszka robimy 8 słupków. 1, 2, 3, 4. No. 5, 6, 7 i 8. 8 słupków tutaj po tej stronie. Razem z tymi trzema oczkami łańcuszka wyszło nam 9 słupków. I teraz narzut, pomijamy tutaj cały ten środek, czekajcie, narzut, pomijamy tutaj ten nasz wzór, przenosimy się do tej przestrzeni pod ten łańcuszek z 13 oczek i robimy 9 słupków, 1, pod tym łańcuszkiem robimy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 słupków, 3 oczka łańcuszka i pod tym samym jeszcze łańcuszkiem z 13 oczek robimy kolejne 9 słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Sześć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Dziewiąty słupek. Tu można sobie tak ładnie to rozłożyć. I znowu. Robimy narzut, pomijamy tutaj ten środeczek i pod kolejnym łańcuszkiem z 13 oczek robimy 9 słupków, 3 oczka łańcuszka i 9 słupków. I takie płateczki robimy do końca i ja tutaj wrócę, pokażę Wam jak skończyć. Mamy tutaj już ostatnią połóweczkę płatka zrobioną. Żeby zakończyć ten rząd, robimy oczko łańcuszka, narzut, wbijamy się w trzecie oczko tutaj naszego pierwszego słupka, robimy słupek. Zaczynamy kolejny rząd, rząd czwarty, od trzech oczek łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. I pod tym łańcuszkiem jeszcze robimy 3 słupki. Żebyśmy w sumie miały 4 słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7 oczek. I tutaj od tyłu tego płateczka szukamy czwartego słupka. Raz, dwa, trzy. Mamy tutaj czwarty. I wbijamy się w ten czwarty słupek, robiąc półsłupek.
5 oczek łańcuszka, 3, 4, 5. I tutaj robimy to samo, liczymy tutaj 1, 2, 3, wbijamy się w czwarty słupek i robimy półsłupek. 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, narzut i tutaj już w tej pętelce pod trzema oczkami łańcuszka robimy 4 słupki. Pięć oczek łańcuszka, 3, 4, 5 i w tej samej tutaj tej przestrzeni robimy drugą grupę z czterech słupków, czyli trzeci słupek i czwarty słupek. O, tak wygląda ten nasz motyw. I dalej 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7. I znowu tutaj, raz, dwa, trzy, czwarty od końca i robimy, wbijamy się w ten czwarty słupek i robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka i tutaj to samo, od końca, raz, dwa, trzy, wbijamy się w czwarty i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka i tutaj już w kolejnej tej pętelce robimy cztery słupki, pięć oczek łańcuszka i cztery słupki. I tak powtarzamy ten rząd tutaj do samego końca i ja Wam pokażę, jak zakończyć tutaj ten czwarty rząd. I kończymy rząd piąty. Ja już tutaj, aha, cztery miały być słupki, czy cztery słupki zrobione tutaj w tej przestrzeni. Dwa oczka łańcuszka, narzut i raz, dwa, w trzecim oczku naszego pierwszego słupka robimy słupek. O. I tak wygląda rząd czwarty. Ona się faluje, ale jak wyprasujemy, wykrochmalimy, to będzie bardzo ładnie wyglądać. I ostatni rząd, rząd piąty. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i dorabiamy jeszcze tutaj trzy słupki pod tym łańcuszkiem. Jeden, dwa i trzy. W sumie mamy tutaj cztery słupki. Teraz robimy słupki w trzech tutaj słupkach. Czyli jeden słupek na słupku, drugi słupek na słupku i trzeci słupek na słup. Tutaj zostaje nam jeden słupek wolny, a w ciągu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słupków. I tak ma być. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Robimy narzut i będziemy tutaj łączyć 3 słupki razem. Czyli robimy narzut. Mamy tutaj łańcuszek z 7 oczek. Szukamy czwartego oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Wbijamy się w to czwarte oczko i robimy słupek do połowy. Czyli przeciągamy tylko niteczkę przez dwie pętelki. Narzut. Teraz tu, jak był łańcuszek z 5 oczek, szukamy trzeciego oczka, wbijamy się w trzecie oczko, czyli tak jakby w środek, narzut, przeciągamy, narzut, przeciągamy przez dwie. I znowu narzut, mamy kolejny łańcuszek z 7 oczek, szukamy czwarte oczko, raz, dwa, trzy, czwarte oczko
I tutaj też robimy tak jakby słupek do połowy. Przeciągamy przez dwie. Mamy cztery pętelki na szydełku, robimy narzut i przeciągamy przez wszystkie pętelki. Czyli połączyliśmy trzy słupki razem. Teraz robimy pikotka, czyli trzy oczka łańcuszka. Wbijamy się tutaj, gdzie są takie trzy pętelki. To jest łatwe do zobaczenia, bo to od razu tutaj widać. Łączymy, znaczy się wbijamy szydełko pod te trzy pętelki i robimy oczko ścisłe. To jest nasz pikotek. Pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj robimy siedem słupków. Ale akurat tu nam wypadła ta strona, że robimy tak jakby od końca. Więc tu nam zostawał jeden słupek wolny, więc tutaj, żeby się wszystko zgadzało po jednej i po drugiej stronie, tutaj zostawiamy jeden słupek, robimy narzut i wbijamy się w drugi słupek, licząc od tej strony. Słupek na słupku, słupek na słupku, czyli mamy dwa słupki. Trzeci słupek i tutaj w tej pętelce robimy cztery słupki. Jeden, dwa, trzy i czwarty słupek, czyli w kolejności mamy siedem słupków. Tutaj trzy i cztery słupki w tej pętelce. 5 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przechodzimy na tą stronę, narzut. W pętelce robimy cztery słupki. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery słupki i trzy słupki, słupek na słupku. Czyli jeden słupek, drugi słupek i trzeci słupek. Ten jeden zostaje. I coś takiego nam się tworzy. Teraz znowu powtarzamy te trzy słupki łączone górą. Czyli pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Narzut. Szukamy. Na pierwszej tym łańcuszku szukamy czwartego. Robimy słupek do połowy. Tutaj w tym pięciooczkowy łańcuszek wbijamy się w trzecie oczko. Robimy słupek do połowy. I tutaj mamy siedmiooczkowy łańcuszek. Wbijamy się raz, dwa, w czwarte oczko i też robimy słupek do połowy. Mamy cztery pętelki, przeciągamy przez wszystkie cztery i mamy słupki łączone. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka, wbijamy się tutaj pod trzy pętelki, robimy pikotek i pięć oczek łańcuszka i tutaj robimy siedem słupków w ciągu. Czyli omijamy ten jeden słupek, wbijamy się w drugi i robimy tutaj trzy słupki, słupek na słupku i cztery słupki tutaj w przestrzeni. I tak wygląda ostatni rząd naszej śnieżynki. Ja jeszcze tutaj wrócę i pokażę Wam, jak zakończyć ten rząd ostatni. I mamy już koniec tego rzędu, 7 słupków zrobiony, 2 oczka łańcuszka, narzut i raz, dwa, trzy. Wbijamy się w trzecie oczko i robimy słupek. I teraz 30 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30. Wbijamy się tutaj, gdzie było łączenie, gdzie robiliśmy słupek. Są tutaj takie dwie pętelki, to będzie widać. Wbijamy się tu i robimy oczko ścisłe. Oczywiście mi tu spadło. Pokręciło mi się. Bardzo się zwija ten kordonek. Nie wiem, ile mam tutaj oczek łańcuszka. Dorobimy jeszcze ze dwa. Wbijamy się tutaj w ten, pod te dwie pętelki. I robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka i odcinamy tutaj niteczkę. O. I mamy zawieszkę. Zaciskamy mocno. Tą niteczkę chowamy tutaj za pomocą igły, tutaj w te oczka i nasza śnieżynka jest gotowa. Jeszcze ją trzeba, wiadomo, wyprasować, naciągnąć, nakrochmalić i będzie super. Tu mam dwie te śnieżynki, te brązowo-złote, a tu mam te poprzednie śnieżynki. Brzoskwiniową i taką kremową. O, i to by było na tyle. Fajna zawieszka, szczególnie te właśnie z metalizującą nitką. Bardzo fajnie się świecą. Bardzo polecam robić właśnie z takich ozdoby świąteczne, czy bombki, czy dzwonki, czy różnego rodzaju właśnie śnieżynki z takich opalizujących niteczek metalizujących, bo bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście inne kolory są, żółte ze srebrną nitką, jest biały ze srebrną nitką, ale po prostu, żeby była domieszka właśnie takiej błyszczącej niteczki, bo bardzo wtedy fajnie ozdoby wyglądają. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku, dziękuję za to, że szydełkowaliście razem ze mną, za wszystkie miłe komentarze, za lajkowanie, za subskrypcję kanału. Bardzo Wam dziękuję. I co? I do zobaczenia w kolejnym filmiku, bo bardzo dużo projektów zrobiłam, tylko nagranie filmików, wiadomo, to trwa, więc nie wszystko na raz. Mam bardzo fajną serwetkę świąteczną z choinkami. Mam, co ja jeszcze tam zrobiłam? Bombki, będą dwa rodzaje, aniołek na szydełku, także będą filmiki teraz systematycznie dodawane. I jeszcze będzie właśnie, muszę Wam pokazać serwetkę z tego, jak dalej robić te rzędy. To może w kolejnym filmiku Wam pokażę, jak właśnie z takiej śnieżynki zrobić taką fajną serwetkę ażurową, bo ona taka wychodzi ażurowa. Ale naprawdę bardzo ładna i Wam się spodoba. Więc ja się już z Wami żegnam. Dziękuję za to, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.